Finansowanie działań organizacji pozarządowych było tematem pierwszego Radomskiego Forum Współpracy zorganizowanego przez Centrum Organizacji Pozarządowych, Referat Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego. Organizacje społeczne wiedzą o tym, że muszą pozyskiwać również pieniądze poza sektorem samorządowym. Myślę tutaj wprost o gminie miasta Radomia. Gmina miasta Radomia co roku przekazuje mniej więcej około 8,5 miliona złotych organizacjom szeroko pojętym społecznym w naszym mieście, które też realizują mnóstwo zadań za samą gminę i to należy podkreślić i za to podziękować, ale wchodzimy w okres, w którym te organizacje społeczne będą musiały wyjść jeszcze dalej z możliwością pozyskania tych pieniędzy i będą musiały też umiejętnie rywalizować na tle innych organizacji w całym kraju właśnie o pieniądze i o możliwości realizacji tych projektów. Radomskie organizacje pozarządowe to środowisko ludzi aktywnych, nieszczędzących swego własnego czasu i wysiłku, by wspólnie z innymi działać na rzecz społeczności lokalnej w wielu istotnych dziedzinach. W Radomiu bardzo aktywnie działają organizacje na rzecz wykluczonych. I tutaj trzeba powiedzieć, że ta akcja tym potrzebującym, aktywność na rzecz tych potrzebujących jest najsilniejsza. Mamy mało organizacji ekologicznych, ale świetnie działające. No wręcz bym powiedziała, że modelowo. Sektor pozarządowy działa tam, gdzie istnieje potrzeba wsparcia sfery instytucjonalnej. W programie forum znalazły się wystąpienia przedstawicieli radomskich organizacji pozarządowych, które skutecznie pozyskują środki na swoją działalność z różnego rodzaju źródeł krajowych i zagranicznych. Już pozyskaliśmy pewną sztukę, jeśli chodzi o tutaj fundraising. Rzeczywiście większość rzeczy zdobywamy, myślę o pieniądzach z Warszawy, trochę działamy jak Janosik, okradamy Warszawę, żeby przywozić te pieniądze do Radomia. Oczywiście cały szereg różnych jest tutaj środków, które pozyskujemy. W ubiegłym roku na przykład 70% były to środki unijne, ale jest tutaj też również spora grupa, która przekazuje nam 1%. Jest bardzo spora grupa, którzy od 15 lat są razem z nami, darczyńców indywidualnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi to ważna część działalności samorządu Radomia. O dotacje z budżetu miasta na realizację zadań publicznych zwraca się do Urzędu Miejskiego rocznie blisko 300 organizacji. Ponad 2/3 z nich tę dotację otrzymuje. Miasto przeznacza na ten cel ze swego budżetu poważną kwotę. W ciągu ostatnich 3 lat po około 8,5 miliona złotych rocznie.